Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, mój ruch na spotkaniu Rady Politycznej w ciągu 12 dni zaledwie od ogłoszenia wyborów do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego jest skonsolidowany, zwarty, jak nigdy wcześniej. Serce rośnie, ma się poczucie, że naprawdę najlepsze przed nami. Patrząc na to, jak zdeterminowani są dzisiaj działacze do tego, żeby pójść do przodu, a nie stać w miejscu. Słyszeliście Państwo głosy naszych konkurentów politycznych, że odejdzie iluś posłów, nikt nie odszedł, że posypią się jakieś głowy i utoniemy we wzajemnych konfliktach wewnętrznych. Nie ma żadnych ściętych głów i nie ma żadnych konfliktów. Partia jest skonsolidowana i potwierdziła dzisiaj jak nigdy wyraźnie, że jest oparta o trzy filary. Pierwszy filar to jest filar przyjaznego państwa. Filar państwa, które dla wszystkich tych, którzy mają pracę, są przedsiębiorcami albo chcą założyć firmę, chce stworzyć warunki do łatwiejszego i bardziej opłacalnego działania. To są propozycje takie jak firma na próbę teraz w trakcie prac w parlamencie. To są takie propozycje jak fundusze zalążkowe dla osób starających się o pierwszy kapitał. To są takie propozycje jak budowa mieszkań na wynajem w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. To są także takie propozycje jak odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje. To wszystko są propozycje związane ze stworzeniem warunków przyjaznego państwa dla tych ludzi. Ale przyjazne państwo oznacza też, że ci, którzy sobie nie radzą, nie mają pracy, bo nie chcą być przedsiębiorcami, nie zostają sami. Że partia dla nich także przygotowuje całą masę rozwiązań, które mogą umożliwić im po pierwsze znalezienie pracy, poprzez tutaj szeroką reformę rynku pracy, łącznie z emeryturą obywatelską, która aktywizuje rynek pracy i przywraca szansę na powstanie ogromnej liczby oficjalnych miejsc pracy. Wyciągnięcie ich jakby z czarnej strefy i doprowadzenie do tego, żeby ci ludzie mieli też zdolność kredytową i prawa takie właśnie, jak przysługują tym, którzy mają umowę o pracę. To jest cały ten pakiet rozwiązań oparty o przyjazne państwo. Drugi filar to jest państwo świeckie. W tej sprawie przeprowadziliśmy burzliwą dyskusję i uznaliśmy rzeczywiście, że idea świeckiego państwa powinna się opierać na trzech elementach. Po pierwsze, ograniczeniu, wyeliminowaniu nauczania lekcji religii ze szkół, niefinansowaniu kościołów z pieniędzy publicznych i odpowiedzialności księży i płaceniu podatków takich jak wobec wszystkich obywateli. Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego często przekraczaliśmy tę granicę. Także ja ją przekraczałem i to czasami miało taki efekt, sprawiało takie wrażenie, jakbyśmy walczyli z religią czy z symbolami religijnymi. Albo jakbyśmy walczyli z każdym człowiekiem Kościoła, bez względu na to, czy złamał, czy nie, jakieś przepisy. I umówiliśmy się na korektę w tym zakresie, a więc na pewien powrót do czystej idei świeckiego państwa, bez nadmiernego tutaj przerysowania, które czasami miało miejsce w kampanii do Parlamentu Europejskiego. I trzeci filar to jest filar równość dla każdego człowieka, albo inaczej to nazywając legalizacja każdego człowieka. Bez względu na wiek, płeć i przekonania religijne. Że miał takie same prawa, takie same szanse, taki sam status. Ta legalizacja to też pewien rodzaj polityki społecznej. I bynajmniej nie chodzi wyłącznie o legalizację marihuany, ale właśnie o legalizację szeregu problemów społecznych. Gdzie bardzo często dzisiaj w Polsce przyjmuje się, że najlepszym sposobem rozwiązania na przykład problemu jazdy pod wpływem alkoholu przez kierowców jest kryminalizacja tej sytuacji, wsadzanie ich do więzienia, piętnowanie albo jakieś bardzo surowe karanie. Tymczasem naszym zdaniem ci ludzie wymagają pomocy, terapii, opieki i to właśnie nazywam legalizacją problemów społecznych. Nie chowanie ich przez zaostrzanie kodeksu karnego pod dywan, do więzienia, na jakiś margines życia społecznego, tylko wyciąganie, opiekowanie się tymi ludźmi i dawanie im szansy wyjścia z problemów, w których utkwili. Trzy filary państwa przyjaznego, państwa świeckiego i równości dla każdego człowieka bez względu na wiek, płeć i przekonania religijne potwierdziliśmy w dzisiejszej dyskusji.
ale także dyskutowaliśmy o wyborach samorządowych. Ta dyskusja jeszcze nie jest zakończona, będziemy ją kontynuowali po tym spotkaniu z Państwem. Chcemy w ciągu najbliższego miesiąca, do końca czerwca, początku lipca, opracować naszą taktykę i strategię w wyborach samorządowych i przedstawić na początku lipca to opinii publicznej. Ale podkreślę raz jeszcze, raczej ta dzisiejsza dyskusja to była raczej dyskusja o szukaniu szans i możliwości niż o jakimś rozliczaniu się czy pogrążaniu w jakichś sporach dotyczących wyniku wyboru. Mamy pełną zgodność wszyscy w tej Radzie Politycznej, że ta nasza porażka może być dla nas lekcją, jeśli wyciągniemy w niej właściwe konsekwencje. Lekcją, która nas umocni. Jeśli pogrążymy się w swarach i konfliktach, będzie oczywiście porażką. Ale nic na to nie wskazuje, żeby tak miało być po tym dzisiejszym posiedzeniu, po dwóch posiedzeniach klubu parlamentarnego i po dwóch zebraniach zarządu w ciągu tych ostatnich 12 dni. Mówię z całkowitą odpowiedzialnością, partia jest zwarta i zdecydowana, aby pod szyldem Twojego ruchu walczyć w następnych trzech wyborach, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.